Ostatnio byłem w kinie na Blade Runnerze i poza tym, że film bardzo mi się spodobał, to skłonił mnie również do kilku przemyśleń. Po seansie zacząłem zastanawiać się nad tym, czy ludzie w przeszłości myśleli o przyszłości i jeżeli tak, to jak ten świat jutra w ich głowach wyglądał. Poszperałem trochę, poczytałem i dzisiaj przychodzę do Was z porcją wiedzy na ten temat. Zaczynamy! Blade Runner 2049 to w mojej opinii naprawdę świetny film i jeden z najlepszych sequeli w historii kina. Największym jego plusem obok samej historii i muzyki są z całą pewnością wizualia i sama wizja świata przedstawionego. Los Angeles roku 2049 jest niezwykle plastyczne, przygnębiające, brudne, szare, ale jednak przy tym wszystkim niezwykle wiarygodne w swojej formie. Mimo tego jednak trudno uwierzyć mi, że właśnie tak będzie wyglądać świat za blisko 30 lat. I myślę, że w moim osądzie nie powinienem być odosobniony, ponieważ w przeszłości mało komu udawało się trafnie wyczuć, co przyniesie świat jutra. Żeby daleko nie szukać, wystarczy spojrzeć na oryginalnego Blade Runnera i wizję roku 2019 przedstawioną w samym filmie. Trudno nie zgodzić się z faktem, że raczej mało prawdopodobnym jest, żeby nasz świat zmienił się tak w przeciągu półtora roku. I oczywiście fani kina mogą powiedzieć, że w filmie Scotta czas akcji jest umowny i nie powinno się brać tej wizji całkowicie poważnie, ale jednak twórca stara się przedstawić nam konkretny świat w konkretnych realiach czasowych. Motywy futurystyczne są kluczowym elementem kina czy też literatury science fiction i wielu twórców starało się nam przedstawić swoją wizję przyszłości. Znamy dobrze realia przedstawione w Obcym, Odysei Kosmicznej czy też właśnie w Łowcy Androidów, ale są to wszystko jednak wyobrażenia współczesne. Warto na pewno sięgnąć głębiej i zastanowić się nad tym, jak przyszłość widział starożytny Rzymianin, człowiek średniowiecza czy też epoki wiktoriańskiej. I zacznijmy, jak to zwykle bywa, od początku. Starożytni Grecy od patrzenia w przyszłość stanowczo woleli oglądać się na to, co minione. Uważali oni przeszłość za niedościgniony ideał, a przyszłość postrzegali raczej jako czas chaosu i despotyzmu. Nowinki technologiczne nie robiły wrażenia na ogóle społeczeństwa, a taki Archimedes na przykład uważany był za odludka i dziwaka, który zamiast żyć życiem zwykłego Greka, wolał wymyślać swoje zegary, śruby czy też machiny wojenne. Rzymianie w kwestii przyszłości byli za to niezwykłymi optymistami. Uważali oni, w myśl stwierdzenia Imperium sine fine, że ich władza i potęga nigdy nie będzie miała końca. Większość Rzymian była po prostu przekonana, że ich imperium z czasem rozciągnie się na cały świat i nie dopuszczali oni do siebie myśli o tym, że kiedyś ich epoka może minąć. Niektórzy nie potrafili się z tym pogodzić, nawet kiedy barbarzyńcy pukali już do bram samego Rzymu. Przejdźmy teraz do średniowiecza. I tutaj na pierwszy rzut oka bez żadnych zaskoczeń. Jako, że ta epoka historyczna była w ogromnym stopniu przesiąknięta religią, to też religia widoczna również była w ewentualnych wyobrażeniach przyszłości. Wyobrażenia te malowały się więc w bardzo apokaliptycznych barwach. We wczesnym średniowieczu ogromną trwogę budziła wizja roku tysięcznego, który miał być zwiastunem końca. Jak jednak wiemy, żadnego końca nie było. Nie zniechęciło to jednak średniowiecznych myślicieli do snucia wizji końca świata. I tutaj warto wspomnieć o dwóch osobach, Joachimie de Fiore i Hildegardzie von Bingen. Ten pierwszy był teologiem i mistykiem, który podzielił świat na trzy okresy. Okres Boga, Ojca i Prawa i zwiastował nadejście Antychrysta. Hildegarda za to poprzez swoje wizje głosiła podział świata na pięć okresów i również zwiastowała nadejście Antychrysta, który zrodzony miał zostać z samego Kościoła. I wszystko to może brzmieć bardzo pesymistycznie, ale dla ludzi średniowiecza od życia doczesnego ważniejsze było życie wieczne, a wizje apokalipsy były w dużej mierze spowodowane po prostu niepewnością jutra, które odczuwał ogół społeczeństwa. Z całą pewnością przyczyny takich wizji można upatrywać po prostu w licznych wojnach, konfliktach, chaosie i plagach. Nad przyszłością zaczęto zastanawiać się na poważnie wraz z rozwojem technologii. I bardzo duże znaczenie ma tutaj rewolucja przemysłowa i XVIII wiek. To właśnie XVIII-wieczni teoretycy społeczni mieli silne poczucie futuryzmu. W szerszym kontekście intelektualne rozważania w tym temacie funkcjonowały już od czasu renesansu i ponownego odkrycia klasycznego dziedzictwa Europy, które wyposażyło zachodni świat w świadome poczucie upływu czasu. Dodatkowo doświadczenie reformacji i rewolucji naukowej spowodowały, że w XVIII wieku funkcjonowało nie tylko silne poczucie upływu czasu, ale również świadomość tego, że ludzie wpływają na bieg wydarzeń, które kształtują przyszłość. Wchodząc w wiek XIX, z całą pewnością nie można pominąć postaci Juliusza Verna, ale jako, że planuję poświęcić mu cały odcinek, to tutaj pozwólcie, że opowiem o nim w miarę skrótowo.
Myślę, że każdy z Was Juliusza Verna kojarzy. Możliwe, że bez tego francuskiego pisarza nie mielibyśmy dzisiaj gatunku science fiction. Verne w swoich powieściach dawał upust fantazji i był w swoich przewidywaniach przyszłości trafny jak mało kto. Nie tylko przewidział on możliwość zbudowania ponad 100-metrowej łodzi podwodnej, zdolnej do pokonywania długich dystansów, ale potrafił również zapełnić Paryż lat 60. XX wieku setkami samochodów napędzanych skompresowanym powietrzem w swojej mało znanej powieści Paryż w XX wieku. Koniec XIX stulecia to również okres twórczości takich artystów jak Jean-Marc Cotet czy Maximilien Villemard. W latach 1899-1910 stworzyli oni kilkadziesiąt grafik do serii kart dołączanych do paczek cygar i papierosów, które później emitowane były w formie kart pocztowych przedstawiających wizję świata w roku 2000. I ich pomysły, jak widzicie, były równie fascynujące, jak i ostatecznie dalekie od prawdy. Mamy tutaj na przykład zmechanizowany zakład fryzjerski, latające taksówki, elektrycznego robota sprzątającego, czy też bardziej odjechane grafiki, jak na przykład ta przedstawiająca uczniów podłączonych do jakiejś aparatury, za pomocą której wtłaczana jest im do głowy wiedza ze zmielonych przez nauczyciela książek. Niemiecka firma produkująca czekoladki również wypuściła swoją serię futurystycznych grafik, które tak jak i te francuskie z dzisiejszej perspektywy raczej bawią niż szokują. Mamy tu na przykład ruchome kamienice przemieszczane przy pomocy lokomotywy, czy na przykład miasto przykryte szklaną kopułą chroniącą przed burzą, deszczem czy śniegiem. Zarówno na francuskich, jak i niemieckich kartach widać momentami przebłyski prawdziwego wizjonerstwa, ale jednak większość pomysłów była po prostu nietrafiona i skupiała się raczej na modyfikowaniu ówczesnych realiów historycznych niż na prawdziwym przewidywaniu przyszłości rozwoju technologii, jak i społeczeństwa. Wielu artystów w późniejszych latach dalej skupiało się na wizji roku 2000. W latach 30. starano się na przykład przewidzieć modę nowego tysiąclecia. Co ciekawe, według artystów moda przyszłości miała w ogromnym stopniu skupiać się na nowinkach technologicznych, a nie na samej estetyce. Kobiety miałyby nosić dostosowujące się ubrania, które dodatkowo zmieniałyby swoją temperaturę w razie potrzeby, a wiele elementów garderoby miałoby być wykonanych z aluminium. Skacząc dwie dekady w przód, do lat 50., możemy zaobserwować prawdziwy boom na przewidywania związane z rokiem 2000. W lutym 1950 roku w jednym z amerykańskich magazynów ukazał się artykuł Cuda, których doświadczysz za 50 lat. W artykule tym, obok fragmentów o superszybkich odrzutowcach, można znaleźć kilka naprawdę ciekawych wzmianek o życiu codziennym. Według autora człowiek roku 2000 miałby rozpuszczać naczynia zamiast je po prostu umyć, a całe umeblowanie mieszkania miałoby być wykonane z syntetycznych materiałów, dzięki czemu chcąc dokonać porządków, moglibyśmy po prostu wszystko opłukać wodą. W 1967 roku w magazynie The Futurist zostały za to opublikowane przewidywania wiceprezydenta Huberta Humphreya na kolejne 20 lat. Wspomina on o wyeliminowaniu zagrożeń spowodowanych bakteriami, wytwórstwie syntetycznych protein czy też o kontroli pogody. I myślę, że w perspektywie najbliższych miesięcy to ostatnie może wydać się szczególnie kuszące. Dwa lata po opublikowaniu wróżb pana Humphreya, Neil Armstrong postawił nogę na Księżycu, pobudzając tym samym wyobraźnię wszelakich futurystów, którym Mars wydawał się być już w zasięgu ręki. Jeszcze w 1975 roku NASA przewidywało, że w okolicach roku 2000 będziemy w stanie kolonizować przestrzeń kosmiczną. Teraz mamy rok 2017 i na przekór tym wszystkim opisywanym przeze mnie przewidywaniom nie wracamy z imprezy latającą taksówką, nie posiadamy zmiennocieplnych sweterków, nie kolonizujemy też obcych planet, a już na pewno nie myjemy naszych mieszkań przy pomocy węża ogrodowego. No chyba, że ktoś ma naprawdę nierówno pod sufitem. To wszystko pokazuje, że naprawdę bardzo trudno jest przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie technologia i społeczeństwo. Często może wydawać nam się, że niektóre osiągnięcia są już w zasięgu ręki, gdy tymczasem dzielą nas od nich jeszcze długie lata. Podsumowując, przyszłość dla wszystkich, poza wróżem Maciejem oczywiście, pozostanie tajemnicą i wszelkie spekulacje, nieważne jak wiarygodnie brzmią, mogą po prostu okazać się bardzo dalekie od prawdy. Dlatego też bardzo ciekawi mnie, jak będzie mi się oglądało nowego Blade Runnera za 30 lat i czy wizja przedstawiona w filmie będzie mnie raczej śmieszyć, czy też przygnębiać swoją prawdziwością. I mimo tego, że film naprawdę mnie urzekł, to wolałbym, żeby taka przyszłość jednak na nas nie czekała.
To tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. I jeżeli tak, to czemu nie mielibyście zostać tutaj na dłużej, dać łapkę w górę i zasubskrybować Inną historię? Bardzo ciekawi mnie też, co Wy myślicie o tym, w którą stronę zmierza świat i co czeka nas za kilkadziesiąt lat. Dajcie znać w komentarzach. Może dojdziemy do jakichś przełomowych wniosków. Wiem też, że w tym materiale udało mi się jedynie liznąć temat, dlatego też dla wszystkich głodnych wiedzy zostawiam sporo linków w opisie. To tyle z ogłoszeń parafialnych, kolejny odcinek już niebawem, ale to już zupełnie inna historia.